serca polskości z Gniezna 7 sierpnia 2021 roku dla Telewizji Narodowej materiał nagrywamy. Stoimy tutaj z kolegą Damianem, który operuje kamerą. O, właśnie tutaj pokazuje katedrę, pomnik, no, tło wokoło, także można zobaczyć, co Telewizja Narodowa robi. Dlaczego się tu spotykamy? Już za chwilę będzie piękna data, mianowicie 1000 lat korony polskiej. 1000 lat korony polskiej i dzięki naszemu królowi Bolesławowi Chrobremu, który jest tu z tyłu na pomniku, na placu Mikołaja Trąby, on przyjął koronę jako pierwszy król polski, który wpisał się w cywilizację łacińską, będzie uhonorowany. Myśmy założyli już komitet taki honorowy dla upamiętnienia tej daty, tego wydarzenia. Doktor Eugeniusz Sendecki, Bartłomiej Kurzeja, działacze narodowi, których się wymieni jeszcze kiedy indziej. Ale co jest takiego? My jesteśmy dumnym narodem, jesteśmy Polakami i mamy tą ideę Królestwa Polskiego, tego silnego królestwa, i to, co zrobił Bolesław Chrobry, jak wyrąbał granice Polski na zachód, daleko na rzece Sali, wbijał żelazne słupy jako miejsce swojej dominacji. W następnej rzece za Łabą ustanowił granice Polski na rzece Lenie. Pragę uczynił drugą stolicą Polski. Od południa graniczyliśmy z dzielnymi Serbami, no i tutaj aż pod Dniestr. No i tak wyglądała Polska za Bolesława Chrobrego, naszego najwybitniejszego króla. Ja tutaj mam szczerbiec, szczerbczyk Chrobrego, nasz symbol narodowy. Także tak to wygląda. Jesteśmy w Polsce, bądźmy dumni z naszej historii, a tu bije serce polskie, tu jest Gniezno, tu jest pochowany święty Wojciech, jest to po prostu, to nasza polskość tu, to jest to, co my chcemy, no nie, tej wielkości. Niedługo będzie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który był interreksem. On tą koronę polską dzierżył przysłowiowo i jako interreks służył Polsce. My chcemy takich świętych, obok świętego Wojciecha, Stanisława, niech będzie też i świętego Maksymiliana. Teraz za tydzień widzimy się w Auschwitz, żeby upamiętnić Maksymiliana Kolbego, który 14 sierpnia przypada rocznica śmierci. No i co? Do Chrobrego wracamy. Jak świat światem, Niemiec nie będzie Polakowi bratem. To było takie hasło narodowców. I rzeczywiście z tymi Niemcami Bolesław Chrobry walczył. I nasi ideolodzy, nasi nauczyciele, jak Roman Dmowski, odbudowali państwo polskie właśnie na idei tej słowiańszczyzny, wielkiej słowiańszczyzny i antyniemieckości, bo naszym największym wrogiem zawsze były Niemcy. 7 sierpnia z Gniezna, za chwilę będziemy na uroczystościach z okazji Romana Dmowskiego. Pozdrawiamy widzów Telewizji Narodowej, naszego mecenasa w tym momencie, Eugeniusza Sendeckiego, który sfinansował wyjazd Telewizji Narodowej do
miejsca do Chludowa, ale w międzyczasie jeszcze, mając chwilę czasu, zawitaliśmy w Gnieźnie i w Inowrocławiu. Serdeczne pozdrowienia, czołem Wielkiej Polsce.